Witam serdecznie. Dawno już nic nie nagrywałem z dialogiem dłuższym. Słuchajcie, wczoraj odbyły się debiuty kulturystyczne w Gdańsku. Ja też zaliczyłem takie debiuty. W 2015 roku to był przełom. Żeby wam nie skłamać, tak, przełom luty-marzec, 28 luty i kończyły się cała impreza 1 marca. Ogólnie wspominam bardzo pozytywnie te zawody, bo zawsze mi chodziło po głowie, żeby wystartować, zmierzyć się, żeby sprawdzić się, bo to jest idealna sprawa, żeby móc ocenić swoje możliwości, swoją formę. Nie ma nic lepszego niż wyjść na scenę. Scena momentalnie weryfikuje naszą formę. Wystarczy, że staniemy z 5 chłopakami na scenie. Od razu widać, kto jest lepszy, tak? No ale dobra. Wyszedłem, sprawdziłem się, forma była jaka była. Może właśnie powiem, dlaczego taka była kiepska, bo była kiepska z perspektywy czasu. Powiem, że to była po prostu żałosna forma, żałosna sylwetka w porównaniu do innych chłopaków na scenie. No ale można powiedzieć, że mam jakieś tam usprawiedliwienia na ten temat. W ogóle może zacznę od tego, kiedy wpadłem na pomysł, żeby wystartować w debiutach. To był okres Świąt Bożego Narodzenia 2014 roku. I powiedziałem sobie, że a jeszcze tam sobie podjem na święta. I od nowego roku, dosłownie od 1 stycznia, jadę z redukcją. Bo przecież zawody są początek kwietnia. Tak, początek kwietnia miały być zawody, debiuty. No i co, zacząłem na spokojnie. Lekki deficyt kaloryczny w połączeniu z treningiem siłowym, zero cardio. No i co, waga tam sobie powoli leciała. No bo po co? Miałem się tam spieszyć, miałem prawie 4 miesiące, więc na spokojnie mogłem się szykować. No i ta spokojne redukowanie, spokojna redukcja trwała może do końca stycznia, gdzie organizator zawodów, wtedy to był właściciel i firma Fitness Authority, postanowił właściciel tej firmy, organizator tych zawodów, że przyspiesza termin zawodów o ponad miesiąc czasu. Więc one wypadały, tak jak mówiłem na początku, 28 luty. A ja zaczynałem, słuchajcie, z pułapu 93 kilo. Ulaniec, totalny ulaniec. Słuchajcie, ja spożywałem 5000 kalorii, bo nasłuchałem się, naczytałem się, że trzeba wpierdzielać, żeby zrobić konkretną masę, trzeba dużo jeść. No i fajnie, no, waga rosła. Ale sorry, to było, w większości to była woda i tłuszcz, tak? Mimo że no nie powiedziałem, żebym się opierdzielał na treningach, no ale efekt nie był jakiś powalający, wręcz bym powiedział z perspektywy czasu, że to było, że sylwetka była żałosna, a ogólnie to było głupotą, tak? No ale ja jestem z tych, co się uczą na błędach, no i no niestety. No i co dalej? Jak dowiedziałem się o tym, że termin zawodów został przyspieszony, a ja już podjąłem kroki w tym, że skusiłem się jak na te debiuty, już jakoś zapłaciłem jakąś tam wpłatę,
jakby w głowie też sobie bzdurałem, że wezmę udział w tych zawodach, a ja jak sobie coś ubzduram, to no niestety już jadę do końca. Postanowiłem, że dalej będę redukował bez względu na efekt końcowy. Po konsultacji z panem Markiem Marek Kazimierczuk, tak, właściciel siłowni Markus w Warszawie, bo w tamtym okresie mieszkałem w Warszawie. Siłownia znajduje się na Białołęce. Taka oldschoolowa, sprzęt taki wysłużony, stary. No ale naprawdę klimatyczna siłownia, aż o jakby samej osobie pana Marka i jego wiedzy, doświadczeniu już nie wspomnę, więc bardzo miło też wspominam ten okres, gdzie trenowałem u pana Marka. Po jakichś tam konsultacjach ustalił mi, słuchajcie, bilans kaloryczny 2000 kalorii. Ilość węglowodanów w dni treningowe nie przekraczała 100 gram. Dorzucił mi godzinę cardio po treningu siłowym. Więc moje obroty skoczyły o prawie połowę, a ilość kalorii spadła o jakieś 1500. No. No co, trzeba było się spieszyć. Waga leciała. Ja w lustrze widziałem efekty. Wydawało mi się, że jestem już w miarę w dobrej formie, ale tak jak mówiłem, później wyszedłem na scenę. Zresztą będziecie widzieć na zdjęciach, bo jakby jakichś tam urywków filmów nie mam czegoś takiego, ale zdjęcia się zachowały, gdzieś tam krążą w internecie, zresztą mam na stronie, czy tam na prywatnym profilu na Facebooku, więc zamieszczę w tym materiale. No, przy chłopakach wyglądałem po prostu żałośnie, tak? No ale to, że jakby przyspieszyli termin zawodów i nie wyrobiłem się z formą, to jest jedna kwestia. Drugą kwestią, słuchajcie, było to, że tydzień przed zawodami nabawiłem się przepukliny pępkowej. I to nie było na treningu, to było w pracy. Poza siłownią. Słuchajcie, to jest taki. To nie był może jakiś duży ból. Jakieś 3 cm od pępka w dół. Czułem po prostu na dotyk, że tam zrobiła mi się taka jakby szpara. Rozerwało mi mięśnie. No, czułem dyskomfort. Słuchajcie, w mojej kategorii, czyli męska sylwetka, pozowanie jest dosyć specyficzne i polega na tym, że taka podstawowa pozycja to jest, nie stoisz tak jakby centralnie przodem do widzów, tylko musisz lekko skręcić tułów, nogi zostają. Ty skręcasz, wciągasz ten brzuch. To jest dosyć niekomfortowa, moim zdaniem, pozycja, a tym bardziej przy takim urazie, jak jest przepuklina pępkowa, tak? Więc ja nie mogłem tak naprawdę napinać ani wciągać brzucha, co nawet przy mojej kiepskiej formie zawsze dałoby jakiś tam efekt na scenie. Polepszyłoby troszkę to ten efekt, no ale no niestety nie mogłem tego robić. No i wyszło jak wyszło, tak? No dobra, no
forma była jaka była, ja zawsze staram się doszukiwać jakichś plusów. No i plusem było to, że w końcu wyszedłem na tą scenę, poznałem tą adrenalinę, poznałem kilku ludzi ciekawych, którzy też są jakby znani w świadku sportów sylwetkowych. Roberta Piotrkowicza, u którego zresztą w późniejszym okresie ćwiczyłem prawie pół roku na siłowni w Ząbkach. Uścisnąłem dłoń z Kevinem Levroni, legendą amerykańskiej kulturystyki, zawodowy kulturysta, który zresztą powrócił po kilku latach. Jest, myślę, że jak na 50 parę lat w super formie. Poznałem Pączka z WK, z warszawskiego koksa. Poznaliśmy się na weryfikacjach. No i to, że nic tam nie ugrałem, że forma była jaka była, czyli była kiepska, no wszystko jest do przeżycia, wszystko jest do nadrobienia. Po to są debiuty, tak? Nie wiem, mnie też trochę dziwi jakby podejście co niektórych zawodników, którzy szykują się na debiuty, jakby to były mistrzostwa świata, tak? Oni muszą być najlepsi, oni muszą być w super formie, oni nie mogą popełnić błędu, a moim zdaniem po to są debiuty, po to są takie zawody, żeby się właśnie uczyć też na tych chyba błędach, tak? No okej, wiadomo, każdy chce wygrać, każdy chce dobrze wyglądać, no ale nie popadajmy też w jakąś tam paranoję i skrajność, tak? No ale wiadomo, każdy ma inne podejście, każdy podchodzi do takich spraw po swojemu. Dla mnie jakby zawody, to, że się zakończyły tak się jak się zakończyły, to mówię, to nie było jakieś dla mnie żadną tragedią. Mało, jeszcze poznałem Tomka Marca, słuchajcie, po moich zawodach w McDonaldzie. Chłopak, wiadomo, że już wiedział, że przejdzie do kolejnego etapu zawodów, przyszedł się podładować. Też zamieniłem kilka słów z nim. No i dobra, już tam po zawodach wszystko, jakby tam opadły emocje. Wiadomo, też się nie nastawiałem, że nie wiadomo jaki wynik uzyskam. Bo wiadomo, zdrowie też nie pozwalało i jakby okoliczności przyspieszone zawody. No chyba najgorsze to było wszystko w tym późniejszym okresie to, że ja już wiedząc, że będę miał dwójkę dzieci, żona była już w ciąży. Ja przez tą dolegliwość przepukliny pępkowej straciłem pracę, tak, straciłem pracę, miałem ogromne stresy, no bo wiadomo, tu powiększa się rodzina, a ja co, nie mam dochodu, nie mam pracy. No na szczęście wszystko się zakończyło okej, znalazłem inną pracę, jakby wykurowałem się z tej przepukliny. Zrobili mi ten zabieg, jedni mówią zabieg, drudzy, że operacja, byłem pod narkozą. Jeszcze jakiś czas w ogóle nie ćwiczyłem, nie trenowałem, wiadomo, odczuwałem cały czas ten zabieg, szwy mi zdjęli później, ale jakby w środku cały czas było jakby czuć. No ale po chyba 3 czy 4 miesiącach powoli zacząłem trenować, rozpocząłem treningi u siebie w domu, miałem trochę sprzętu. No i powoli, później przeskoczyłem właśnie do Roberta Piotrkowicza, bo miałem dosłownie 10 minut w Ząbkach do niego na siłownię. No i tam powoli wracałem do formy. A później
tak się potoczyły też losy, i jakby postanowiliśmy z żoną, że wrócimy jednak do siebie, do domu, do Giżycka. I co? Dalej kontynuowałem treningi i powiem szczerze, że powstałem jak Feniks z popiołów, bo moim zdaniem uzyskałem super formę, bez porównania lepszą niż na zawodach. Ale wiadomo, to już robiłem tę redukcję sobie na spokojnie, bez żadnego jakby pośpiechu, bez żadnego jakiegoś tam zamysłu, że będę startował. Po prostu zrobiłem sobie redukcję. Myślę, że wyszła w porządku. To chyba był taki początek w ogóle zamysłu, żeby zacząć działać jako Martwit Tata, tak? Żeby założyć taką stronę, żeby zacząć motywować, doradzać w kwestii żywienia, dzielić się przepisami kulinarnymi. Więc tak podsumowując jakby ten materiał, mój debiut kulturystyczny, bym powiedział, że to był taki początek mojej teraz obecnej działalności jako fit tatuś. Ja zawsze powtarzam, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Może tak właśnie musiało być. Tak się musiało wydarzyć. Nie jakby nie ta cała jakby te debiuty, żeby mi tam nie poszło, że forma była taka i taka i tam z tym zdrowiem i z tą pracą później. No to mnie chyba tylko, nie wiem, wzmocniło. I nie wiem, wzmocnił mój charakter, nie złamało mnie, wręcz przeciwnie, chyba dało mi jeszcze takiego kopa, żeby zacząć coś nowego robić, żeby bardziej rozwinąć swoją pasję, bo kiedyś to tylko tak naprawdę moja pasja wyglądała w ten sposób, że szedłem na ten trening, robiłem go. Jadłem coś tam, różnie to z tym bywało, co jadłem, jak jadłem. No i a teraz mówię, i moja wiedza się bardzo poszerzyła, jeżeli chodzi o trening, o odżywianie, suplementację, podejście w ogóle do tego fit świadka, tak, czyli wiadomo, miałem takie okresy, że byłem zagorzałym wrogiem na przykład glutenu, tłuszczy trans. Stosowałem różne diety, paleo. A teraz po prostu z biegiem czasu jakby stwierdziłem, że okej, przetestowałem różne opcje i chyba najlepszą jest po prostu podejść troszkę do tej diety bardziej zdroworozsądkowo niż totalnie zdrowo, bo życie jest tylko jedno. Jeżeli nie mamy kłopotów zdrowotnych, nie mamy z wiele większych kłopotów z nadwagą, jesteśmy aktywnymi ludźmi, więc to nie jakby nie wymaga od nas aż takiego poświęcenia wtedy, tak? Można sobie wtedy pozwolić na różne odstępstwa od diety, a i tak uzyskamy jakby swój efekt. Tak jest moje obecne podejście, więc nie dziwcie się, że czasem wrzucę, że zjem jakieś chipsy albo czekoladę, czy jeszcze jakiś gorszy syf, bo po prostu ja mogę sobie na to pozwolić, tak? Jestem bardzo aktywną osobą. Moja średnia kroków to jest 20 tysięcy. Jeżeli ktoś się orientuje, to jest prawie 400 kalorii zapasu deficytu kalorycznego. Nie liczę już nawet ile spalam na treningu i jeszcze jakichś tam dodatkowych sprawach, więc ja jestem usprawiedliwiony, jakby co.
Okej, się rozgadałem. Szczerze mówiąc, nie śledziłem, nie miałem czasu za bardzo śledzić, jak tam chłopaki sobie radzili w tym roku. Tylko po prostu tak chciałem poruszyć tą kwestię, bo niewielu ludzi wie, co wtedy przechodziłem. Startując w tych debiutach, dlaczego to wyszło, a jak nie wyszło, bo uwierzcie mi, bardzo łatwo można kogoś oceniać po okładce, ale trzeba chyba poznać najpierw tą historię tej książki. Dopiero wtedy można wydawać jakieś oceny. A ja z perspektywy czasu mam wielki szacunek do ludzi, którzy wychodzą na scenę, bo samo to, że ktoś wychodzi na deski, dla mnie już jest wygranym, bo bardzo często jest tak, że nie tylko walczymy jakby z własnym ciałem, z własnymi jakimiś tam słabościami, z głodem, z brakiem sił, ale większość ludzi ma jakieś swoje prywatne kłopoty, jakieś blokady psychiczne i uwierzcie mi, wychodząc na scenę, nie każdy się czuje jak ryba w wodzie, tak? Podejrzewam, że w 90% to większość ludzi odczuwa taki mocny stres, dyskomfort. No ale wiadomo, to z czasem pewnie mija, tak? Jeżeli ktoś nastawia się na jakąś karierę w sportach sylwetkowych, no to z czasem to, mówię, to już później dla niego nie będzie robiło jakiś tam większego kłopotu. Ale ci, którzy zaczynają, dla mnie naprawdę nieważne, czy on wyglądał super, czy nie, dla mnie już jest gość, tak? No to tyle. Okej. Śledźcie dalej McFit Tatę. Będą następne materiały. Może z jakichś treningów, może z jakichś wycieczek, bo troszkę to też się pozmieniało. Tu chłopak raz gotuje, raz ćwiczy, raz pokazuje zakątki Polski. No i tak to będzie właśnie wyglądało teraz. A, i memy są, nie? No, dobra, trzymajcie się, pozdrawiam.